Jest mi bardzo miło znowu gościć Państwa na kolejnym moim spotkaniu poświęconym metodyce języka polskiego jako obcego i drugiego, zagadnieniom związanym z nauczaniem. Ostatnio właśnie cały mamy taki dość duży cykl poświęcony podręcznikom i pomocom dydaktycznym i przez chwilę jeszcze właśnie będziemy się tym zajmować właśnie w tym naszym cyklu webinarium. Bardzo jest zmieniło, jak się tutaj wszyscy się Państwo tutaj meldują z bardzo odległych zakątków Polski i świata. Naprawdę fantastycznie znowu Państwa tutaj widzieć i słyszeć. No więc w takim razie zaczynamy. Proszę Państwa, jeśli nie podręcznik, to na ostatnim naszym spotkaniu mówiliśmy właśnie o podręcznikach, ale czasami mamy takie sytuacje właśnie podczas naszych kursów językowych czy w szkole, kiedy bardzo trudno jest dobrać podręcznik i wtedy musimy korzystać z jakiejś pomocy alternatywnych, prawda? Albo korzystamy również z pomocy dodatkowych, jakichś takich wspomagających. I dzisiaj sobie właśnie o tym wszystkim porozmawiamy. Dobrze, moi drodzy, w takim razie, kiedy najczęściej rezygnujemy z podręcznika? Rezygnujemy wtedy, kiedy na przykład oferta jest niezadowalająca, prawda? Kiedy to, co oferuje nam, że tak powiem, rynek, albo to, co możemy znaleźć w internecie, na przykład w ramach bezpłatnych pomocy do języka polskiego jako obcego i drugiego, nie jest adekwatne do tego po prostu, jakie są oczekiwania naszych kursantów i nas samych, prawda, czy naszych uczniów. Bardzo często widzę też, że rezygnują z podręczników nauczyciele i lektorzy podczas prowadzenia krótkich kursów wakacyjnych. Stwierdzają, że nie opłaca się kupować po prostu dużego podręcznika kursowego, ponieważ obawiają się, że zdołają wykorzystać tylko 1/3 na przykład z tego podręcznika, albo nawet mniej. Oczywiście podręcznik zawsze warto kupić, dlatego że zakładamy, że nasi uczniowie po prostu rozpoczynają, powiedzmy, przygodę z językiem polskim, na przykład na letnim kursie wakacyjnym, ale że będą ją kontynuować, prawda? No, na tym polega nauka języka, to nie jest tylko właśnie kurs, który będzie trwał tyle i tyle. Natomiast rozumiem też jak gdyby pewne takie sytuacje, czy życiowe, czy związane właśnie z tymi kursami, które powodują, że ktoś może powiedzieć, wolałbym na przykład coś mniejszego, albo wolałabym napisać swój własny krótki program na kurs wakacyjny. Z podręcznika takiego kursowego, który jest bardzo kompletną propozycją metodyczną, rezygnujemy również wtedy, kiedy koncentrujemy się na rozwijaniu jednej sprawności. Na przykład mamy, nie wiem, jakąś grupkę, w której chcielibyśmy też, mamy na przykład jakiś kurs dłuższy bądź krótszy, podczas którego chcielibyśmy doskonalić na przykład sprawność pisania, albo w grupie, która na przykład jest bardzo dobra komunikacyjnie, ale szwankuje pod system gramatyczny, prawda? To wtedy też na przykład można kupić zbiór zadań z gramatyki i jak gdyby koncentrować się na rozwijaniu zadań gramatycznych. I oczywiście rezygnujemy często z podręcznika kursowego wtedy, kiedy pracujemy z grupą specyficzną, na przykład z jakąś grupą zawodową, na przykład z grupą tłumaczy, albo z grupą osób, które będą pracować w przemyśle, albo z grupą osób, która będzie pracować, no nie wiem, na przykład w biznesie i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się bardzo wiele takich pozycji, coraz więcej, prawda, które umożliwiają nam właśnie pracę i właśnie w tego typu grupach specyficznych i mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj Państwu pokazać też właśnie kilka przykładów. Dobrze, no więc tak, nie ma obowiązku korzystania z podręcznika, ale jeśli ktoś rezygnuje z niego świadomie, to może napotkać następujące problemy. Po pierwsze, na początku jest fajnie, prawda? Wydaje nam się, że to jakoś po prostu możemy ogarnąć, ale potem pojawia się takie poczucie braku kontroli nad programem. I niestety uczący się widzą to. Szczególnie właśnie im starsi, tym bardziej to widzą, prawda? Bo być może z dziećmi jak gdyby troszeczkę łatwiej po prostu to wychodzi. Nasi uczący się odczuwają taki brak poczucia bezpieczeństwa, że właściwie nauczyciel nie wiadomo, co robi, że przynosi tylko jakieś fotokopie albo cały czas puszcza jakieś prezentacje, prawda, ale to nie łączy się w jakiś po prostu taki spójny program, prawda. Oczywiście uczący się mają też takie poczucia braku oszacowania własnych postępów w nauce, bo najprostszą metodą oszacowania własnych postępów jest podręcznik. Jak czasami pytam na rozmowach kwalifikacyjnych na przykład o to, co dany kandydat umie, powiedzmy, albo jak ocenia, jak szacuje własne umiejętności w zakresie języka polskiego jako obcego czy drugiego, to najczęstszą odpowiedzią jest odpowiedź,
chodziłem kiedyś na kurs polskiego i doszliśmy do połowy podręcznika na przykład Hura albo Polski krok po kroku, prawda? To jest taki najbardziej prosty sposób właśnie oszacowania swoich umiejętności. No tutaj na moich szkoleniach poprzednich, szczególnie na tych, które dotyczyły oceny i ewaluacji, pokazywałam Państwu, jak można zrobić po prostu taką bardzo gruntowną ocenę i samoocenę w ramach na przykład kwalifikacji na kurs językowy, ale no, faktem jest, że bardzo często tego typu właśnie odpowiedzi się zdarzają i uczniowie też patrzą na swoje umiejętności poprzez pryzmat, mówiąc kolokwialnie, przerobionej książki. Dobrze, oprócz tego właśnie, jeżeli rezygnujemy z podręcznika, musimy również po prostu liczyć się z tym, że jeżeli nie będziemy mieli go precyzyjnie, jak gdyby zaplanowanego programu, to zarówno my, jak i nasi uczący się będą mieli, odczuwali taki brak jak gdyby poczucia, że kurs jest zaplanowany i prowadzony w sposób profesjonalny, niestety. I oczywiście brak podręcznika wiąże się z poświęceniem większej ilości czasu na przygotowanie zajęć, prawda, bo po prostu każde zajęcia musimy po prostu zaplanować. Bardzo często pojawiają się takie pytania i na forach, i sami sobie te pytania zadajemy, co by tu jeszcze zrobić, prawda, jutro na zajęciach, prawda, i to jest oczywiście... Jeżeli jesteśmy na przykład zmęczeni i nie mamy po prostu jak gdyby chęci albo jakieś okoliczności powodują, że nie możemy przygotować gruntownie danych zajęć, no to oczywiście podręcznik tutaj jest niesamowicie pomocny, wręcz niezawodny, po prostu trudno, dzisiaj mam gorszy dzień, po prostu jutro będę po prostu tylko i wyłącznie pracował z podręcznikiem, prawda? Natomiast właśnie w sytuacji, kiedy z tego podręcznika rezygnujemy, to albo musimy przygotować wszystko wcześniej, albo w trakcie narzucić sobie rodzaj takiej dyscypliny, że będziemy po prostu przed każdymi zajęciami przygotowywać dodatkowe, czy nawet główne materiały. Ja oczywiście to doskonale znam, ponieważ ja zaczynałam właśnie uczenie języka polskiego jako obcego w czasach, kiedy po prostu oferta podręcznikowa była właściwie znikoma. Na rynku nie było prawie nic, po prostu to było już ponad 25 lat temu. I te podręczniki, które wtedy były, wydawały mi się przestarzałe i mało atrakcyjne i też jak gdyby nie rozwiązywały po prostu tych moich problemów albo nie odpowiadały na potrzeby uczących się, więc ja właściwie każde moje zajęcia po prostu przygotowywałam od podstaw. No dzisiaj sobie tego nie wyobrażam, prawda? Natomiast, ja sobie sama z jednej strony tego nie wyobrażam, ale z drugiej strony wiem, że bardzo wiele osób rezygnuje z takiego, a nie innego powodu z podręcznika, z tym, że oczywiście musi mieć świadomość tego właśnie, z czym to się ewentualnie wiąże. Oczywiście z pomocą przy organizacji takiego kursu bez podręcznika przychodzi nam Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, o którym wielokrotnie mówiłam, dlatego że to jest po prostu taka podstawa, prawda, do tego, żeby zbudować program. Przede wszystkim program budujemy w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych kompetencji językowych i komunikacyjnych i oczywiście Europejski System Opisu Kształcenia Językowego daje nam bardzo szczegółowy opis poziomów i kompetencji, których możemy wymagać albo których możemy oczekiwać w ramach danego poziomu. Wobec tego zawsze warto sobie zajrzeć do tego dokumentu, jak wiecie, ja po prostu jestem wielką fanką tego dokumentu, dlatego bardzo często go przytaczam i właśnie Europejski System po prostu pozwala nam na poszczególnych poziomach po prostu jak gdyby sprawdzić, czego możemy od naszych uczących się oczekiwać, albo też skonfrontować ich oczekiwania z wymogami dla danego poziomu. Okaże się, że na przykład, nie wiem, nasz uczący się powie, chodziłem semestr na kurs językowy gdzieś tam, prawda, na kurs języka polskiego i teraz chciałbym już być na poziomie A2, ale my mówimy, no ale zaraz, być może ten jeden semestr to jest trochę za mało. Spróbujmy zweryfikować pani kompetencje, czy twoje kompetencje, prawda? I oczywiście robimy to za pomocą jakiegoś testu plasującego, czy kwalifikacyjnego, ale również ten ogólny, czy bardziej szczegółowy opis kompetencji zawarty w europejskim systemie też nam jest bardzo pomocny. Ogromnie w planowaniu takiego kursu bez podręcznika pomagają oczywiście konkretne już programy nauczania. Też to jest takie, są takie dokumenty, o których wielokrotnie mówiłam na moich webinariach. Przypominam tylko, programy nauczania mogą zawierać na przykład opis poszczególnych sprawności i podsystemów i wymogów, technik pracy i pewnych rozwiązań właśnie dydaktycznych, ale też zawierają inwentarze, na przykład tematyczne, gramatyczno-strukturalne i funkcjonalno-pojęciowe, w których mamy konkretne zagadnienia, które się realizuje, prawda? Na przykład mamy tutaj katalog tematyczny, na przykład dla poziomu B1, który może być pomocny dla nas właśnie w przygotowaniu takiego mniejszego bądź większego programu czy planu zajęć, na przykład na jeden semestr, czy jedno półrocze, czy nawet na cały rok nauki dla naszych uczących się, prawda?
Oprócz tego, tutaj jest akurat taki, to są programy nauczania do języka polskiego jako obcego, ale przypominam Państwu też, że mamy też programy nauczania języka polskiego jako drugiego, na przykład program Włącz Polskę, czyli podstawę programową dla uczniów polskich za granicą, prawda? Mamy też na przykład taki program jak Pieczęć Dwujęzyczności, czyli tutaj też jak gdyby w tym dokumencie mamy bardzo dużo informacji na temat tego, jak przygotować się do egzaminu, prawda? Pieczęć Dwujęzyczności, są też podane właśnie wymogi poziomowe i to też może być podstawą do przygotowania programu. I wreszcie na przykład dla dzieci z doświadczeniem migracji w polskiej szkole, prawda, mamy coś takiego jak program nauczania języka polskiego jako drugiego dla oddziałów przygotowawczych. Tak jak mówiłam, na razie w szkole podstawowej, mam nadzieję, że niedługo doczekamy się też takich właśnie programów dla szkół średnich, ale wszystkie te pozycje zawierają pewne konkretne propozycje metodyczne i pewne rozwiązania dydaktyczne, które pomogą nam ułożyć program, prawda? Tu jeszcze tylko szybciutko przypominam, że to, co tutaj Państwu cytowałam, mogą znaleźć Państwo pod tymi adresami typu Ośrodek Rozwoju Edukacji, Fundacja Reja i oczywiście mamy też właśnie Pieczęć Dwujęzyczności i tak dalej, i tak dalej. I też oczywiście Włącz Polska jest bardzo przydatnym adresem. Przydatnym adresem jest też oczywiście w polskiej szkole, czyli to, co mają Państwo właśnie w Fundacji Reja, tutaj właśnie w tej, pod tym adresem znajdą Państwo te materiały do nauczania właśnie dzieci w polskiej szkole, dzieci z doświadczeniem migracji. Jeżeli chodzi o, chciałabym na moment jeszcze wrócić do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, bo tutaj jeszcze mamy takie dwie bardzo pożyteczne tabele, a mianowicie mamy pewne kategorie opisu dla pewnych pojęć, które nam się bardzo przydają w układaniu programu i wykładaniu ćwiczeń i zadań, czy nawet tekstów. A mianowicie, na przykład chcąc przygotować program dla dzieci w szkole, prawda, pracując bez podręcznika, powinniśmy wziąć pod uwagę właśnie tę sferę edukacyjną i zastanowić się na przykład, czy wprowadzać materiał i tematy związane na przykład z takimi miejscami, jak na przykład aula, klasa, plac zabaw, boisko, korytarze, czy na przykład szkoła podstawowa, szkoła średnia, jakie osoby powinny być na przykład bohaterami przygotowywanych przez nas dialogów czy ćwiczeń, prawda? Czy to powinni być, bo tutaj w przypadku szkoły, no to na przykład wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie, ale też koledzy szkolni, jakie przedmioty, zdarzenia, czynności i teksty powinny być też jak gdyby przedmiotem naszego zainteresowania przy przygotowywaniu takich programów. I tutaj właśnie ta sfera edukacyjna proponuje takie rzeczy jak materiały piśmienne, nie wiem, mundurki szkolne, piórnik, zeszyty, czy na przykład wydarzenia takie jak pierwszy, ostatni dzień szkoły, przerwy, w ogóle sam przebieg lekcji, prawda, to jest bardzo ważne i tak dalej, i tak dalej. No i taką ostatnią kategorią tutaj są teksty, czyli jak gdyby jakich tekstów powinniśmy używać, jak powinniśmy dobierać teksty na przykład w przygotowaniu takiego programu dla dzieci. Tutaj mamy też jeszcze sferę zawodową, tutaj mogą sobie Państwo też jak gdyby przeanalizować, jakie powiedzmy miejsca, osoby, zdarzenia i teksty powinny być brane pod uwagę przy planowaniu tekstu, na przykład programu języka polskiego dla celów biznesowych, prawda? Tutaj jeszcze wcześniej mamy na przykład też sferę prywatną, która właściwie każdego z nas dotyczy i wreszcie sferę publiczną, która także nas dotyczy, bo dotyczy jak gdyby uczestnictwa w ogóle w życiu publicznym, prawda? Czyli na przykład, nie wiem, w takich miejscach jak sklepy, punkty usługowe, instytucje publiczne i tak dalej, prawda? No dobrze, i to była taka podstawa teoretyczna, a teraz przejdźmy do konkretów. No więc tutaj chciałam Państwu pokazać teraz kilka właśnie propozycji związanych właśnie z nauczaniem języka polskiego jako obcego. I tutaj przede wszystkim chciałam pokazać pomoce, które są uzupełnieniem podręczników głównych, albo, tak jak powiedziałam, mogą być używane tylko i wyłącznie, jeżeli kurs ma bardziej specyficzny przebieg. I tutaj na przykład mamy takie propozycje, jak na przykład co panu dolega, czyli język polski dla celów medycznych, prawda? Tutaj od razu muszę powiedzieć, że ta pozycja była rzeczywiście bardzo popularna, ale chyba się wyczerpał nakład i z tego, co mi wiadomo, na razie nie jest dostępna w sprzedaży, ale mam nadzieję, że ukaże się jednak niedługo. Ja tak się składa, że też właśnie jak gdyby znam też osobę, która zajmowała się właśnie wydaniem tego, to jest pani Urszula Majchler-Legawiec z Fundacji Reja i jestem z nią w kontakcie. Mam nadzieję, że niedługo po prostu jak gdyby zostanie wznowiony ten podręcznik, ponieważ rzeczywiście on jest bardzo popularny, szczególnie wśród studentów medycyny, tych, którzy rozpoczynają w ogóle naukę języka polskiego, prawda? Czyli jak ktoś przyjeżdża tutaj studiować medycynę do Polski, to może na przykład skorzystać na dzień dobry z tego podręcznika, co panu dolega. Tutaj zaletą tego podręcznika jest to, że został on opracowany przez
autorki związane oczywiście z dydaktyką, z glotodydaktyką języka polskiego jako obcego, ale konsultantem tej książki była lekarka, więc wydaje mi się, że jest to pozycja warta przejrzenia. Oprócz tego tutaj chciałam Państwu pokazać też taką pozycję, która jest wydawana przez Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, to jest akurat anatomia, język specjalistyczny, czyli taki specjalistyczny, słownikowy właściwie podręcznik podstawowy do nauki języka medycznego. Tutaj autorki twierdzą, że jest to skrypt dla obcokrajowców na poziomie A2, B1 i w ogóle Międzynarodowe Centrum Kształcenia, mam wrażenie, po prostu niedostatecznie jak gdyby przywiązuje jak gdyby wagę też do promocji, bo mało kto słyszy w ogóle o tych książkach, a oni po prostu są bardzo dynamicznym miejscem, gdzie wydaje się w ogóle książki do właśnie języków specjalistycznych, gdyż Politechnika Krakowska też poniekąd się po prostu specjalizuje właśnie w takich językach specjalistycznych i na ten temat bardzo dużo pozycji wydaje, też jest podręcznik Wybieram ekonomię, mają też właśnie podręcznik do na przykład do języka polskiego związanego z architekturą, więc warto jak gdyby zaglądać być może na stronę wydawnictwa Międzynarodowego Centrum Kształcenia, jeżeli Państwo potrzebują tego typu właśnie pozycji. Pani Jolanta pisze, że nie widzi bieżących informacji na czacie. Czy mogliby Państwo powiedzieć mi, jak to u Was wygląda? Bo ja szczerze mówiąc widzę. Okej, okay, tutaj pani Irena pisze, że widać prezentację, widzę wszystko. Pani Jolanto, no nie wiem, co mam powiedzieć, bo obawiam się, że to jak gdyby nie jest jak gdyby problem z naszej strony, skoro pozostali Państwo widzą. No cóż, na pocieszenie mogę powiedzieć tylko to, że najważniejsze, żeby widziała Pani jak gdyby to, co mówię i co mam Państwu do pokazania. I ja też widzę, co Pani pisze, więc to jedyna rzecz, którą może jakaś usterka z mojej strony. No obawiam się Pani Jolanto, że tak, bo skoro pozostali Państwo widzą, to chyba jest właśnie niestety z Pani strony. Bardzo mi przykro. A jeszcze to jest świetna podpowiedź, może wyłączyła Pani czat. Taka jest też opcja, prawda? Kto jest autorem, co Panu dolega, pyta się jedna właśnie z Pań. Autorki są cztery. Jedną z nich jest Pani Maria Chłopicka, więc mogą sobie Państwo wpisać do wyszukiwarki, co Panu dolega Maria Chłopicka, albo chyba też jest Danuta Pukas-Palimonka, więc wystarczy, że wpisze się jedno nazwisko, jak gdyby ten tytuł wyskoczy, tylko tak jak powiedziałam, że niestety w tej chwili tej książki nie ma w sprzedaży, prawda? A szkoda, bo rzeczywiście jest interesująca. Dobrze, i teraz tu jeszcze pan Stanisław Cygan, pan profesor, dzień dobry, bardzo mi miło, sugeruje też, że jest jeszcze pan w podręcznik do nauki polskiego dla studentów medycyny, witaj w Polsce, tak, oczywiście, u lekarza słucham i rozumiem, tak, rzeczywiście, ja tutaj ze względu na czas pokazuję tylko wybrane propozycje dla określonych grup, no, natomiast tutaj widzę, że Państwo trzymają rękę na pulsie i też jak gdyby, no szkoda, że u Pani Jolanty ten czat nie działa, bo to jest super miejsce na wymianę informacji. Dobrze, to idziemy dalej, drodzy Państwo, bo chciałam też pokazać kilka innych pomocy naukowych, bardzo dydaktycznych, przepraszam, teraz mamy też takie propozycje do języka polskiego, na przykład na poziomie początkujących, które są skoncentrowane przede wszystkim na kompetencji komunikacyjnej, z bardzo dużym ograniczeniem właśnie tej kompetencji językowej w ramach czterech podsystemów, szczególnie podsystemu gramatycznego i innych. I tutaj są rzeczywiście takie pozycje typu na przykład Survival Polish Crash Course, prawda, albo Rozmawiamy po polsku, które rzeczywiście kładą nacisk na sprawność mówienia, prawda, jak gdyby można powiedzieć trochę kosztem innych sprawności, ale one prawdopodobnie, przynajmniej jedna z nich, Survival Polish, z tego co wiem, no, nadają się właśnie na takie krótkie kursy, w których po prostu chcielibyśmy jak gdyby trochę oswoić naszych uczących się, szczególnie rozpoczynających przygodę z językiem polskim, prawda, oswoić właśnie z tym językiem i pokazać, że możemy również tego języka uczyć w sposób właśnie komunikacyjny, prawda. Z drugiej strony mamy też bardzo dużo też podręczników gramatycznych, dużo pozycji do gramatyki, prawda, tutaj oczywiście wielu z Państwa zna podręcznik Gramatyka dla praktyka. Obok jest bardzo dobra pozycja, która też jest dostępna w internecie po polsku bez błędu, pani Dominiki Izdebskiej-Długosz, która jest świetnym specjalistą od języków wschodniosłowiańskich i w ogóle na pracy ze studentami i uczniami wschodniosłowiańskimi.
Jest on też autorką takiej monografii, która mam nadzieję niedługo się ukaże, właśnie dotyczącej właśnie błędów studentów rosyjskojęzycznych i nie tylko. I tutaj akurat po polsku bez błędu jest pozycją, która jest adresowana do studentów ukraińskojęzycznych, czyli są na przykład takie elementy właśnie związane właśnie z ewentualnym transferem negatywnym, czyli z błędami, które są specyficzne właśnie dla studentów ukraińskojęzycznych. Bardzo dużo ćwiczeń, bardzo interesująca pozycja. Ja ze swojej strony chciałam też Państwu polecić moją właśnie pozycję Połącz kropki, ponieważ to jest jeszcze inna gramatyka, a mianowicie moja książka Połącz kropki koncentruje się na tak zwanym transferze pozytywnym, wewnętrznym, czyli na tym, co już umiemy, czyli po prostu jeżeli znamy jedną formę, nauczymy się z łatwością kolejnej, prawda? I tutaj ten transfer i przede wszystkim tak zwane zjawisko homonimii fleksyjnej starałam się na maksa wyeksploatować w tej mojej książce, stąd właśnie nazwa Połącz kropki, czyli jeżeli wiesz jedno, to bez trudu nauczysz się innej rzeczy. Oprócz tego też zaproponowałam właśnie też ćwiczenia komunikacyjne, które są zbudowane w oparciu o problemy gramatyczne w tej książce. Książka Połącz kropki jest jak gdyby częścią większej serii, prawda, której jestem współautorką, ponieważ druga moja książka, Postaw kropkę, dotyczy z kolei sprawności pisania, mówienia, a także mediacji, prawda, więc tutaj też są jak gdyby te książki, którymi ja się aktualnie zajmuję, to są też właśnie nie podręczniki kursowe, tylko dodatkowe pomoce, które być może będą dla Państwa przydatne. Skoro mówimy o pisaniu, to pewnie już Państwo znają tę pozycję Pisz po polsku, to jest taki podręcznik, prawda, do nauki pisania. Niedawno się ukazał, autorką jest bardzo doświadczona nauczycielka, lektorka pani Małgorzata Januszewicz i daje ona bardzo wiele propozycji do rozwijania sprawności pisania, przede wszystkim na poziomie B1 i bardzo dużo zadań związanych z przygotowaniem do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego, prawda, jako obcego. To jest zupełnie świeża rzecz. Skoro mowa o egzaminach, to przypominam, że mamy też do czynienia z różnego rodzaju zbiorami zadań, na przykład bądź na B1 i to jest też oczywiście nie jest podręcznik kursowy, mimo że mamy tutaj ćwiczenia rozwijające cztery sprawności, czyli mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie. Mamy też bardzo dużo zadań poświęconych też podsystemowi gramatycznemu, ponieważ jedna z części egzaminu to jest poprawność gramatyczna. Natomiast tak jak już mówiłam wcześniej na moim ostatnim spotkaniu, mamy też bardzo wiele, znaczy książka nie musi być jak gdyby pewnym konsekwentnym zbiorem po prostu takich scenariuszy lekcji. Idealnym przykładem tego są właśnie zbiory zadań, bądź na przykład bądź na B1, prawda, czy celuje w C2. Ponieważ są to zbiory zadań dość swobodnych, ale ich wspólną cechą jest to, że po prostu są one napisane w formacie egzaminacyjnym i są bardzo dobrą pomocą do nauki właśnie w formacie egzaminacyjnym. Tu jeszcze mamy dwie pozycje autorki Izabeli Kugiel-Abuhasny, to jest właśnie pani, która jest autorką znanej już być może Państwu książki Studiologia, bardzo dobrego podręcznika do języka polskiego dla celów akademickich. Autorka tu używa terminu język naukowy, ponieważ taki właśnie obowiązuje w tym naszym, powiedzmy, języku polskim, natomiast też proponuje się powoli już zmianę tego terminu, prawda, czyli język polski do celów akademickich. Ten termin język polski do celów akademickich promuje między innymi pani profesor Zarzycka z Łodzi i ja powiem Państwu, że też jak gdyby ten termin bardzo, bardzo mi odpowiada. Ale już jak gdyby abstrahując od właśnie od tej terminologii, chciałabym Państwu polecić książkę Studiologia, ponieważ jest naprawdę znakomitym zbiorem zadań i przede wszystkim form i technik pracy, które są bardzo, bardzo pożyteczne dla kogoś, kto przygotowuje młodzież do studiów w Polsce, prawda? Czyli ktoś, kto na przykład, nie wiem, zdał maturę, nie wiem, student z Ukrainy, z Rosji, czy z Kanady, czy z jakiegokolwiek innego kraju, chciałby studiować po polsku w Polsce, ma właśnie też do dyspozycji taką książkę. Od razu Państwu powiem, nie zdradzam żadnej tajemnicy, ponieważ autorka na swojej stronie, czyli studiologia.pl, mówi również o tym, że lada moment wyjdzie jej nowa książka, która nazywa się Łowcy Słów. Ta książka jest już właściwie gotowa. Jest to znakomita pozycja, która jest takim pewnym uzupełnieniem studiologii, ale też może być zupełnie niezależnie używana również przez na przykład nauczycieli w szkole średniej, moim zdaniem, naprawdę, ponieważ jest to podręcznik popularno-naukowy dla cudzoziemców na poziomie B1. I tutaj autorka wykorzystuje z różnych dziedzin nauki, począwszy od archeologii, przez językoznawstwo, a skończywszy na takich bardziej zaawansowanych, powiedzmy, naukach typu informatyka, matematyka i tak dalej,
teksty popularno-naukowe do tego, żeby rozwijać słownictwo, ale nie tylko, żeby na przykład uczyć czytania ze zrozumieniem, żeby uczyć również pracy z tekstem, podaje bardzo wiele interesujących technik pracy z tekstem i oferuje uczącym się wiele strategii rozumienia tekstu popularno-naukowego. Książka może być moim zdaniem z powodzeniem używana również po prostu w szkole średniej, czyli jeżeli mają Państwo taką publiczność, czyli mają Państwo uczniów cudzoziemskich, którzy trafili do szkoły średniej, to Łowcy Słów jest naprawdę znakomitą lekturą i to, co jest bardzo istotne w tej książce, to to, że jak gdyby nie koncentruje się tylko na słownictwie związanym z nauczaniem języka polskiego w polskiej szkole, ale z nauczaniem innych przedmiotów, czyli poniekąd jak gdyby realizuje tą ideę po prostu języka edukacji szkolnej. Naprawdę bardzo Państwu polecam, ja już tę książkę znam, ponieważ znam też autorkę, miałam okazję już zobaczyć po prostu tę książkę przed drukiem, książka zostanie wydana lada moment, więc naprawdę gorąco Państwu polecam. Dobrze, to teraz przejdziemy do następnej rzeczy, do następnej. Tutaj bardzo dużo pada pytań na czacie, przepraszam, już po prostu nie bardzo jak gdyby to śledzę, ale przepraszam najmocniej, jeżeli nie uda mi się Państwu odpowiedzieć w trakcie, to proszę do mnie napisać mail, jakieś mailiki, ja tutaj na wszystkie staram się odpowiadać i postaram się odpowiedzieć na Państwa wszystkie pytania. I wreszcie tutaj mamy też takie pozycje, przechodzimy teraz, moi drodzy, do pozycji, które są dostępne w internecie, prawda, czyli tutaj to wszystko, co Państwu pokazywałam, to były głównie pozycje papierowe, chociaż na przykład ta książka po polsku bez błędu jest również dostępna w internecie. A teraz co mamy jeszcze powiedzmy w ofercie internetowej z podręczników? To już są książki i pozycje takie, o których mówiłam, czyli na przykład w polskiej szkole. Autorki nazwały to celowo materiały do pracy z uczniami doświadczeniami migracji i są tam podręczniki, ale wiemy również, że podręczniki też pełnią rolę uzupełniającą do tego, co jest w tej ofercie, którą ma uczeń cudzoziemski w polskiej szkole. Mamy też zestaw Włącz Polskę, prawda, czyli tutaj mamy, ja nawet rozwinęłam, tutaj mamy dokumenty programowe i też właśnie są też informacje o podręczniku, są też kategorie wiekowe, które możemy wybrać i sobie na tej podstawie jak gdyby ustalić pewne materiały. No krótko mówiąc, jest jak gdyby taka oferta w internecie już dla różnych grup i wiekowych, i dla różnych grup zainteresowanych, no bo są i dorośli, i dzieci mieszkające za granicą, dzieci mieszkające w Polsce, prawda? Więc jak gdyby jest, jak gdyby w czym powoli już wybierać, prawda? Ale tak jak powiedziałam już wcześniej, jak gdyby to nie są takie może propozycje kompletne, tylko bardziej komplementarne, prawda? One nie są jak gdyby kompletnym podręcznikiem, natomiast wydaje mi się, że są bardzo wartościowe. I teraz kolejna rzecz, która dotyczy tylko jednego podsystemu, a mianowicie wymowy. Nie wiem, czy Państwo znają taką stronę, która nazywa się Wymowa Polska. To jest strona, która została opracowana przez panią dr Lilianę Madelską z Wiednia. Pani Liliana Madelska jest logopedką i nauczycielką języka polskiego i drugiego. Pracuje z dziećmi i z dorosłymi, z doświadczeniem migracji i specjalizuje się w wymowie, ale nie tylko po prostu, ponieważ, jak powiedziałam, jest też bardzo doświadczoną nauczycielką języka polskiego. Wymowa Polska to jest taka strona, która jest stroną interaktywną i jest bardzo dużo interesujących informacji na temat nauczenia wymowy. Jest przede wszystkim test przesiewowy, który jak gdyby jest pewnego rodzaju egzaminem czy sprawdzianem tego, jak ktoś w ogóle po prostu wymawia wszystkie polskie głoski. Są też interaktywne ćwiczenia i są też bardzo ciekawe materiały do pobrania. Na przykład jeżeli chodzi o ćwiczenia, tutaj podaję Państwu na przykład, na ogół ćwiczenia są oparte o pary wyrazowe, prawda? Na przykład tutaj mamy wije, wyje, prawda? I tutaj jak gdyby można sobie samemu to zrobić, po prostu jak gdyby klika się na to, co się słyszy, jak gdyby w ten sposób uzyskuje się punkty. Oprócz tego autorka też daje tam na swojej stronie, w tej części w zakładce do pobrania, są bardzo ciekawy film edukacyjny, jak w ogóle pracować na przykład z testami przesiewowymi albo z ćwiczeniami na wymowę. Ten filmik trwa jakieś 40 minut i został zrealizowany w trzech grupach. W grupach dzieci polskich, które mają problemy z wymową, czyli w takiej typowej pracy logopedycznej. Druga rzecz to jest filmik, druga część filmiku została zrealizowana w Austrii i tam mamy grupkę dzieci polskiego pochodzenia, które mieszkają za granicą i co ciekawe jest też praca z ich rodzicami, bo okazuje się, że bardzo często rodzice
dzieci, którzy mieszkają długo za granicą, również po prostu jak gdyby tracą tę część kompetencji językowej w zakresie prawidłowej wymowy. I tam była ciekawa sytuacja, że jeden z rodziców, prawda, który jest właśnie w tym filmiku, na przykład przestał wyraźnie wymawiać głoski dźwięczne i bezdźwięczne, ponieważ w języku niemieckim ta kategoria dźwięczności, bezdźwięczności najwyraźniej nie jest, tutaj może Państwo z niemieckojęzycznych krajów potwierdzą, nie jest tak mocna i po prostu w pewnym momencie ten Polak mieszkający z rodziną za granicą w Austrii przestał mówić na przykład dobrze i zaczął mówić dobrze, prawda, tak bardziej bezdźwięcznie. I oczywiście, jeżeli dziecko słyszy wymowę rodzica w domu taką, to ono jak gdyby potem powiela ten model. I tutaj jest bardzo ciekawy fragment filmiku, jak pracować z rodzicami, z dziećmi, z Polakami mieszkającymi za granicą. A trzecia część filmiku została zrealizowana w szkole polskiej w Irlandii. Także bardzo, o, tutaj pani pisze, że rodzice często dają zły przykład wymowy języka polskiego. Oczywiście. I tutaj właśnie pani Madelska proponuje takie ćwiczenia dla rodziców i dla dzieci. Proszę zobaczyć, tam są też takie bardzo ciekawe też strategie w ogóle pracy, jak spowodować, żeby dziecko czuło się też partnerem w takiej lekcji, prawda, żeby rodzic na przykład nie dominował. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Więc polecam właśnie tego Państwu typu. Tak jak powiedziałam, jak sama nazwa wskazuje, strona Wymowa Polska jest adresowana tylko do tych, którzy są zainteresowani wymową. Ale nie tylko, tam jeszcze Liliana daje tak mi jakieś kilka po prostu ciekawostek językowych typu germanizmy w polszczyźnie, i tak dalej, ale generalnie jest tutaj wszystko o wymowie. Inna bardzo ciekawa pomoc, która też zwróciła moją uwagę ostatnio i która jest pewną nowością, to jest oczywiście rzecz, którą wydał Uniwersytet Śląski, gramatyczne porządki i historyczne wyjątki, polska gramatyka, reguły, tabele i zasady. Też bardzo ciekawa rzecz, jeżeli ktoś poszukuje na przykład kompletnych tabel gramatycznych, to tam znajdzie, to jest rzecz, którą można sobie ściągnąć, to jest tutaj robiła pani profesor Jolanta Tambor, z panem doktorem Marcinem Maciołkiem w ramach pewnego jakiegoś projektu, więc jest to całkowicie darmowe. Tak jak powiedziałam, bardzo pomocne tabele gramatyczne i bardzo ciekawe, jest kilka ciekawostek historycznych związanych z ewolucją po prostu pewnych głosek czy słów w języku polskim, czy z ewolucją pewnych form gramatycznych, więc może się to też Państwu przydać. Uniwersytet Śląski też proponuje bardzo bogatą ofertę do rozwijania sprawności czytania ze zrozumieniem, ale nie tylko, też właśnie dotyczącą kultury i po prostu lektur. Więc myślę, że tutaj mogą Państwo, którzy pracują w szkołach, po prostu skorzystać z tej oferty. Tutaj pani profesor Tambor wraz ze swoją ekipą z Uniwersytetu Śląskiego zajmuje się adaptacją polskich lektur dla obcokrajowców na różnych poziomach i tych lektur jest już bardzo, bardzo dużo. Ja tutaj zrobiłam tylko taki zrzut ze strony z tej serii właśnie Czytaj po polsku. Proszę zobaczyć, tutaj mamy na przykład adaptację Bolesława Prusa, Kamizelka, mamy też na przykład Sienkiewicza Latarnik, Janko Muzykant, mamy Konopnickiej Nasza Szkapa, ale też młodsze rzeczy. Mamy też oczywiście Nataszy Gerkę, mamy Stanisława Lema, mamy też Andrzeja Sapkowskiego opracowania, ale na przykład też Katarzyny Grocholi, prawda, czyli taką literaturę popularną mamy opracowaną. No właśnie, więc tutaj proszę sobie rzucić okiem na to, można sobie wygooglować też po prostu na stronie Uniwersytetu Śląskiego. Tutaj są, ta seria Czytaj po polsku, to są książeczki głównie w wersji papierowej i są one chyba nie w wolnym dostępie, tylko wydaje mi się, że trzeba je kupić. Natomiast są one naprawdę bardzo tanie. Z tego, co ja pamiętam, to jedna taka książeczka kosztuje jakieś 10 albo 15 zł. I tak jak powiedziałam, są to lektury, prawda, polskie w bardzo prostej adaptacji na różnych poziomach, od A2 przez B1, B2 i tak dalej, i tak dalej. I do tych wszystkich opracowań właśnie, do tych adaptacji lekturowych też są dołączone ćwiczenia leksykalne, więc po prostu można też jak gdyby też z tego skorzystać, prawda? Dobrze. Następna rzecz, no właśnie, teraz już jak gdyby powiedziałam trochę o takich wydawnictwach w internecie, ale takich, które równie dobrze mogłyby mieć wersję papierową, to teraz w takim razie przejdźmy do tego, co nam oferuje internet. Temat gigantyczny, więc oczywiście od razu powiem, że nie uda mi się tego zrealizować w całości, zresztą nie czuję się też do końca kompetentna. Myślę, że jesteśmy w stanie też sami się jak gdyby podzielić własnymi doświadczeniami w tym zakresie. Ostatni rok spowodował, że po prostu wszyscy staliśmy się specjalistami od uczenia zdalnego i od korzystania z różnych aplikacji, pokażę tylko dwie,
Natomiast od razu Państwu powiem, że lada moment, mam nadzieję, ukaże się artykuł mojej studentki, pani Kingi Łoś, na temat rozmaitych, bardzo ciekawych aplikacji internetowych i sposobów korzystania z internetu w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego. Pani Kinga jest naprawdę moją znakomitą lektorką, która naprawdę ma bardzo dużą wiedzę i duże umiejętności właśnie w tym zakresie. Jak tylko jej artykuł się ukaże, to obiecuję Państwu ten właśnie ten artykuł udostępnić, ponieważ pani Kinga napisała też bardzo istotną rzecz w tym artykule, zajęła się po prostu aplikacjami i narzędziami internetowymi do nauczania języka polskiego, ale jak gdyby w ramach wszystkich sprawności i podsystemów, czyli zajęła się i narzędziami internetowymi do nauczania słownictwa, gramatyki, wymowy, pisowni, mówienia, pisania, czytania i rozumienia, czyli pod systemem sprawności. Mam nadzieję, że będzie się Państwu to podobać. Dzisiaj tylko szybciutko o tym, co zaobserwowałam, z czego Państwo lubią, prawda, korzystać. Wiem, że lubią Państwo oczywiście tę aplikację Genially, która daje po prostu bardzo dużo opcji związanymi z prezentacjami, z wideoprezentacjami, z różnymi grami i tak dalej, i tak dalej. Wiem też, że tutaj mamy właśnie też jak gdyby takie możliwości związane jeszcze z inną aplikacją, czyli tutaj akurat jest WordWall, prawda, który jest bardzo popularny. Daje on możliwości różnych ćwiczeń i testów typu odkryj pary, znajdź parę, czy na przykład, nie wiem, gry typu połącz w pary, koło fortuny, czyli możemy tutaj bardzo dużo robić ćwiczeń przede wszystkim słownikowych, ale też gramatycznych, prawda. I tutaj ten WordWall z grami polskimi ogólnodostępnymi jest bardzo bogaty. To już Państwo pewnie też wiedzą, prawda? Pani pyta, gdzie będzie opublikowany ten artykuł? Będzie on opublikowany prawdopodobnie w piśmie Polnisch in Deutschland, czyli polski w Niemczech. Natomiast będzie on opublikowany po polsku i ten artykuł będzie w wolnym dostępie, więc po prostu jak tylko ukaże się ten artykuł, to ja też napiszę o tym na mojej stronie i podam Państwu link. W ogóle cały ten periodyk Polnisch in Deutschland, czyli polski w Niemczech, który jest redagowany w większości po polsku, jest też dostępny w internecie, tylko muszą sobie Państwo to wygooglować. Polski w Niemczech, na przykład pismo fachowe dla nauczycieli języka polskiego. Tam jest bardzo dużo ciekawych publikacji w ogóle dla nauczycieli języka polskiego pracujących za granicą. Więc obiecuję Państwu, że dam po prostu ten link, powiadomię na swojej stronie o tym, że już ten artykuł jest, dobrze? A teraz wracajmy do aplikacji tutaj internetowych. Tutaj jak Państwo widzą, na przykład WordWall oferuje nie tylko ćwiczenia słownikowe, ale też gramatyczne, prawda? Są też aplikacje, które umożliwiają na przykład rozwijanie sprawności pisania, prawda? Na przykład tutaj mamy też fragment Padleta, prawda? Tutaj też jest fragment właśnie lekcji, którą pozwoliłam sobie pokazać. Właśnie to jest fragment lekcji właśnie mojej studentki, pani Kingi Łoś. Robiła ona właśnie też lekcję na temat życia w mieście i na wsi. I tam uczniowie musieli budować dłuższe wypowiedzi, od takich najkrótszych do coraz dłuższych wypowiedzi pisemne, prawda? I dzięki temu mogliśmy też sprawdzać ich po prostu sprawność pisania. Nie wiem, jakie są Państwa wrażenia po tym roku uczenia zdalnego i używania tych wszystkich aplikacji, ale moje wrażenia są takie, że oczywiście to jest fantastyczne narzędzie i narzędzia w ogóle, bez których było trudno by nam jak gdyby sobie teraz wyobrazić w ogóle pracę. Natomiast samodzielne tworzenie materiałów łączy się z tym, pani mówi, że nauczanie zdalne jest cudowne. No ja też lubię, znaczy bardzo tęsknię za moimi uczniami i studentami, ale mam nadzieję, że teraz jak wrócimy do nauczania stacjonarnego, to będziemy mogli uprawiać taki rodzaj takiego płodozmianu, prawda, że troszkę online, a trochę na żywo i to byłoby cudownie. Pani Monika pisze, że najgorzej jest z pisaniem. Oczywiście i właśnie dzięki temu mamy właśnie takie aplikacje jak Padlet, które umożliwiają budowanie dłuższych form wypowiedzi, prawda. Pani Magdalena pisze, że nic nie zastąpi kontaktu nauczyciela ze studentem. No ja powiem Wam, że ja rzeczywiście bardzo, bardzo mi tego brakuje, naprawdę bardzo. No dobrze, wracamy do naszych aplikacji. To, co mi się rzuciło w oczy, to to, że, znaczy to wszystkim Wam pewnie, że musimy bardzo uważać na te treści, które ściągamy, albo na te propozycje ćwiczeń, bo mimo całego entuzjazmu, zaangażowania i pracy, którą wszyscy wkładamy w tworzenie tych materiałów, to pamiętajmy o tym, że jednak po prostu materiały te nie są przez nikogo redagowane, nie podlegają korekcie, więc po prostu się zdarzają błędy, prawda, w tego typu zadaniach, nie? A na razie nawet jak się nie zdarzają w nich błędy, to zdarzają się jakieś takie różnego rodzaju kiksy, prawda? Na przykład zobaczcie, tutaj moje studentki przygotowały bardzo fajną prezentację dotyczącą jedzenia, czy nawet nie jedzenia, tylko to jest prezentacja dotycząca okoliczników miejsca.
ale no widzicie, na przykład redaktor w wydawnictwie zwróciłby uwagę na to, ale proszę Państwa, no dobrze, mamy coś takiego na stole, nad stołem, pod stołem, ale te dwa obrazki, prawda, ten środkowy i ten po prawej stronie są trochę nierealne. O, jeszcze ten pod stołem to jeszcze okej, okay, że ziemniaki są pod stołem. Ale znowu, przecież kto używa takiego sformułowania, jak nie wiem, kotlet jest nad stołem? To co, on frunie nad stołem, czy co, prawda? Więc tutaj chciałam tylko pokazać właśnie tylko taki przykład tego, że zawsze warto, żeby jak gdyby ktoś inny spojrzał na te materiały z boku, zanim je opublikujemy, czy zanim je wrzucimy, że tak powiem, do internetu, nie? No, to jest tylko taka uwaga, tutaj chciałam tylko właśnie pokazać taką uwagę, ale oprócz tego tutaj internet oferuje bardzo dużo pomocy, tutaj widziałam też właśnie z jednej ze stron, tutaj ściągnęłam sobie właśnie z taką tabelę gramatyczną, czasami pytają się, prawda, też na przykład nauczyciele czy uczniowie, gdzie znajdę tabelę związaną z takim i takim zagadnieniem. Takich tabel się ukazuje bardzo dużo, to i Państwo też wykazują się ogromną kreatywnością w tej materii. Ja tutaj mam tylko takie pewne zastrzeżenie, że niespecjalnie lubię tego typu opisy, że jest po angielsku, ale rozumiem, że ta tabela była przygotowana dla studenta czy ucznia angielskiego albo angielskojęzycznego, dlatego jest mamy female declension albo dopełniacz genitive, accusative i tak dalej, może być. I znowu po prostu, gdyby na przykład poddać to jakiejś, powiedzmy, takiej obróbce redakcyjnej czy korektorskiej, to może redaktor zasugerowałby bardziej zgrabne rozwiązanie. Natomiast zasadniczo jest okej, okay, prawda? Tutaj muszę powiedzieć, że oprócz tych moich takich małych jakichś takich uwag dotyczących właśnie tego zapisu po angielsku, to widzę, że tutaj autor tej grafiki wykazał się rzeczywiście bardzo dużą taką pracowitością, żeby opracować. To jest też znowu dostępne w internecie, nie? Skoro mówimy o poprawności, to przypominam Państwu też, że mamy do dyspozycji mnóstwo słowników internetowych, z których możemy korzystać my, ale możemy też nakłonić tego naszych uczniów. Ja też właśnie zawsze po prostu jak gdyby, jak obserwuję teraz na przykład na praktykach, jak moje studentki prowadzą właśnie lekcje zdalnie i tam uczniowie czy tam studenci pytają zawsze, no dobrze, a co to znaczy po polsku? No i wtedy oczywiście pierwszą naszą reakcją jest powiedzenie, że to znaczy to, prawda, że na przykład, nie wiem, załóżmy, nie wiem, tam stół to jest to, na czym jemy i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście teraz, wiecie, upraszczam, ale bardzo często jest tak, że mamy problemy jak gdyby z wyjaśnieniem znaczenia, prawda, więc korzystajmy albo z tych słowników wielojęzycznych internetowych, a na ciut wyższym poziomie skorzystajmy z tego, co oferuje nam internet, czyli na przykład z wielkiego słownika języka polskiego. Zobaczcie, to jest tak fantastyczne narzędzie. Wiemy, że jest ono w budowie, że tam jeszcze jest cały czas się jak gdyby wpisuje hasła, ale tych haseł już jest ogromnie dużo i to jest absolutnie wystarczająca liczba, żeby korzystać z tego na zajęciach. Po prostu nakłaniajmy naszych uczniów, żeby od samego początku korzystali ze słowników jednojęzycznych. Słownik ten daje fantastyczne po prostu możliwości z wielu powodów, nie tylko dlatego, że objaśnia znaczenie, ale też ma jeszcze inne różne świetne funkcje, na przykład pokazuje chronologizację, pochodzenie, to są takie już bardziej zaawansowane rzeczy, ale przede wszystkim pokazuje definicję i też pokazuje kwalifikację tematyczną i połączenia. Widzicie, na przykład wzięłam sobie słowo wziąć, prawda? Jakie mamy połączenia międzywyrazowe? Możemy wziąć dziecko, paczkę, pakunek, szklankę, widelec, wziąć dłonią, łapą, palcami, ręką, zębami. Dlaczego mówię o tych połączeniach? Bo pewnie Państwo wiedzą, szczególnie ci, którzy mieszkają i pracują za granicą, wiedzą, że te połączenia wyrazowe nie są identyczne, że bardzo często idiomatyka i frazeologia pokazuje, jak nie należy uczyć się języka. Czyli, że nie powinniśmy na przykład uczyć się pojedynczych słów, tylko lepiej się nauczyć całych zwrotów. No bo przyjeżdża do nas na przykład ze Stanów Zjednoczonych uczeń albo student i mówi, wczoraj byłem na kopcu i wziąłem zdjęcie, prawda? Czyli I took picture, prawda? Czyli zrobiłem zdjęcie, po polsku się mówi. I to proste połączenie międzywyrazowe już pokazuje, nawet na takim podstawowym zupełnie poziomie, prawda? Że warto uczyć się całych zwrotów, a nie poszczególnych słów. Dlatego właśnie ta opcja połączenia międzywyrazowe, czyli kolokacje, które są w słowniku języka polskiego, są również bardzo cenne dla obcokrajowców uczących się polskiego i warto od jak najniższych poziomów uczyć naszych uczniów i studentów skorzystania właśnie ze słowników jednojęzycznych, takich na przykład jak właśnie wielki słownik języka polskiego. Naprawdę świetna, bardzo pożyteczna rzecz, prawda? Tu jeszcze mamy inne połączenia, wziąć dziecko, mamy wziąć w dłoń, w rękę, wziąć za rękę. Mamy też cytaty na przykład z prasy bieżącej, czyli z różnych korpusów językowych, prawda? I wreszcie, co jest istotne, w słowniku, właśnie tym wielkim słowniku języka polskiego, mamy też odmianę, po prostu, prawda? Mamy odmianę, jak się odmienia, prawda? Że mamy
że w czasie teraźniejszym odmiany nie ma, ponieważ to jest czasownik dokonany, który ma tylko i wyłącznie formę przeszłą albo przyszłą, czyli wezmę, weźmiesz, albo wziąłem, wzięłam. Więc zdecydowanie po prostu warto takie rzeczy pokazywać, nie? Inne słowniki języka polskiego online, to jest oczywiście słownik języka polskiego PWN-u, warto zaglądać do poradni słownika języka polskiego, jeżeli nie wiemy, dlaczego mówi się tak, a nie inaczej, i też nauczmy korzystania naszych uczniów z tego, prawda? Skoro mamy poradnię językową online, to przecież nawet uczeń, który mieszka po prostu w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, który uczy się języka polskiego, może do tej poradni napisać po prostu, nie? I oczywiście oprócz tego, jak już jesteśmy właśnie tutaj, może teraz o słownikach mniej, chciałabym też zachęcić Państwa do bardzo ciekawego projektu. Nawet dzisiaj była mowa o tym na forum, którymś właśnie nauczycielskim, nie wiem, jeżeli Państwo tam śledzą te fora nauczyciele języka polskiego i tak dalej, to pewnie Państwo widzieli, że jest fantastyczny projekt Narodowego Centrum Kultury Ojczysty dodaj do ulubionych. To jest naprawdę świetna rzecz, która może być używana w szkole, zarówno w szkole polskiej, jak i w szkole po prostu za granicą. I też wśród dorosłych uczących się polskiego mnóstwo materiałów edukacyjnych, mnóstwo filmików, mnóstwo objaśnień słów i tak dalej, i tak dalej. Jednym z nich jest na przykład, proszę zobaczyć, tutaj mamy na przykład kategoria semantyka i poprawność, prawda? Objaśnienie słowa na przykład czy zwrotu w międzyczasie, prawda? To jest jeden z przykładów, bo tych przykładów są naprawdę tysiące. To są takie ciekawostki językowe, które są bardzo ładnie, atrakcyjnie zilustrowane. Dodam tylko, że oprócz tego są też świetne filmiki, na przykład tutaj jest akurat świetny filmik na temat bardzo aktualnego i modnego słowa ogarnąć, prawda? Więc też jest to coś, co warto pokazywać uczniom. No moi uczniowie cudzoziemscy pytają się często, o co chodzi, dlaczego Polacy tak często mówią, że ogarnę to, muszę to ogarnąć, prawda? Także tu jak gdyby też ta strona ojczyzny dodaj do ulubionych idzie po prostu z duchem czasu, warto jak gdyby tego zaglądać. I wreszcie, co jest bardzo istotne, jest kapitalna właśnie część właśnie tego projektu, która nazywa się Błyskawiczne Dzieje Polszczyzny. To są takie filmiki na temat właśnie języka polskiego, ewolucji języka polskiego. Bardzo dużo materiałów związanych na przykład z pochodzeniem słów. Tutaj znowu akurat sobie otworzyłam filmik trzeci, gdzie jest pochodzenie słów związanych z urbanistyką i z budownictwem oraz organizacją miast. Bardzo dużo tych słów pochodzi z języka niemieckiego, tak jak burmistrz, ratusz, plac i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście to nie dotyczy tylko języka niemieckiego, tylko różnych języków, jak o zaproszenia z angielskiego, z rosyjskiego, o panslawizmach, mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy, nie? Dobrze. Jeszcze muszę powiedzieć, że Ojczysty dodaj do ulubionych ma bardzo atrakcyjną stronę na Instagramie, więc Instagram, który jest chętniej odwiedzany przez młodszych użytkowników, przez naszych uczniów i studentów, być może będzie jakąś taką zachętą, żeby na tę stronę zajrzeć, bo naprawdę świetne, świetne rzeczy. Dobrze, ale tutaj było dużo słownictwa, mówienia, czytania, kultury itd., itd. A teraz jeszcze chciałam tutaj zaproponować Państwu też wejście na taką stronę, która się nazywa zakończone.pl. Powiem Państwu, że to była dla mnie ogromna pomoc przy pisaniu książki do gramatyki, więc jak będziecie przygotowywać materiały gramatyczne dla swoich uczniów i na przykład znowu będziecie myśleć o tym, kurczę, jaki by tutaj przykład dać na końcówkę cia, albo na przykład ować, albo na końcówkę izm, albo na końcówkę aż, to z pomocą przyjdzie właśnie Wam portal zakończone.pl. Po prostu jeżeli wpiszecie sobie tutaj właśnie do tej lupki, na przykład cia, to wyskoczą Wam, nie wiem, wyrazy pięcioliterowe, sześcioliterowe, siedmioliterowe, ośmioliterowe, wszystkie, które kończą się na cia, na przykład akcja, nacja, opcja, racja, uncja, czyli wszystkie wyrazy na tę literę właśnie wyskoczą. To jest ogromna, fantastyczna pomoc, prawda, do tego, żeby układać ćwiczenia gramatyczne samodzielne, prawda, które przygotowujecie dla Waszych uczniów. To jest jeszcze inny przykład. Na przykład z końcówką iciel. Chcecie na przykład maksymalnie dużo słów na l albo na l albo na iciel, które chcielibyście wykorzystać w ćwiczeniach gramatycznych. I tutaj znowu mamy na przykład dusiciel, to może nie, kusiciel, mąciciel, mściciel, prawda, nosiciel, tępiciel, żywiciel i tak dalej. Są wyrazy krótsze, dłuższe, one wszystkie są ułożone w taki sposób, jak tutaj po prostu widzicie. Więc jest to fantastyczna, naprawdę świetna pomoc do układania ćwiczeń gramatycznych. Tutaj z kolei też wzięłam na przykład sobie też na warsztat takie słowa, które się kończą na ąć, czyli te czasowniki, które mają taką specyficzną odmianę, prawda? I tutaj znowu, zobaczcie, mamy odciąć,
odgiąć, odpiąć, ominąć, osunąć, palnąć, płonąć i też jest w ogóle właśnie cała gama czasowników, które się przydają do tego, żeby tworzyć samodzielnie ćwiczenia gramatyczne, nie? No i wreszcie czasowniki bardzo popularne na ować, prawda, które mają dość prostą odmianę i bardzo konsekwentną, ale też znowu mnóstwo przykładów, gdybyście po prostu potrzebowali Państwo sami tworzyć materiały właśnie gramatyczne. Tutaj pan profesor mówi też, jeszcze znakomite są pomoce pani Agnieszki Tambor, polska półka historyczna i filmowa. Tak, oczywiście, kolędy polskie, bardzo, bardzo rzeczywiście dużo materiałów tutaj tworzy. Ostatnio oczywiście Uniwersytet Śląski, akurat tak się składa, że i pan profesor i ja to dzisiaj też promowaliśmy. W ogóle widzę po prostu, że jak gdyby tych materiałów powstaje teraz ogromnie dużo, jak gdyby w ogóle przestaje nad tym nadążać i to, co dzisiaj Państwu pokazałam, na moim spotkaniu to jest oczywiście bardzo niewielki wycinek tego, co jest, że tak powiem, w sieci, na rynku i w wolnym dostępie i w sprzedaży. Spróbujmy zrobić takie małe podsumowanie, ponieważ czas się już nam powoli kończy. Podręcznik kursowy zapewnia rozwijanie językowych kompetencji komunikacyjnych w ramach 4 podsystemów i sprawności i dobrze napisany podręcznik, jak próbowałam Państwu udowodnić na ostatnim spotkaniu, robi to w sposób konsekwentny, logiczny, harmonijny i wynika i jest skonstruowany tak, że jedna rzecz wynika z drugiej, prawda? Natomiast decyzja o rezygnacji z podręcznika wiąże się oczywiście z tym, co powiedziałam na początku, z wieloma takimi sytuacjami, jak na przykład brak poczucia bezpieczeństwa uczących się, duży nakład pracy ze strony uczącego się, poczucie też niepewności, co by tu jeszcze zrobić, prawda? Ta konieczność cały czas wymyślania nowych rzeczy, i też taki trochę mniejszy brak kontroli nad programem, jeżeli sobie tego programu nie napiszemy wcześniej po prostu, bo oczywiście wiecie, najprościej jest w sytuacji, kiedy rezygnujemy z podręcznika, po prostu wziąć i napisać krótki program, prawda, taki, który jest rozpisany powiedzmy na tę liczbę tygodni, którą mamy zaplanowaną, nie? Decyzja o rezygnacji z podręcznika kursowego to okazja, a często konieczność odwołania się do podstaw programowych, prawda? Czyli to, co powiedziałam na początku, sięgnijmy do europejskiego systemu i do programów, które są dostępne. Będzie nam łatwiej ten program skonstruować. Jeśli rezygnujemy z podręcznika kursowego, to koncentrujmy się na tych podsystemach i sprawnościach, które są deficytowe w danej grupie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tej chwili mamy bardzo dużo uczniów, na przykład i studentów z Ukrainy, prawda, i z Białorusi, i w ogóle ze Wschodu. I ich problemem nie jest na ogół komunikacja, dlatego, że taka, wiecie, komunikacja ustna szczególnie, czyli takie, powiedzmy, zadania konwersacyjne, czy w ogóle mówienie, interakcja z ustna, prawda, oni bardzo szybko się zaczynają komunikować, mimo że robią to błędnie. Ale to, że znowu robią to błędnie, to nam zaczyna przeszkadzać. Czyli dla uczniów, powiedzmy, ze Wschodu, skupmy się bardziej na gramatyce, czyli na poprawności i bardziej na przykład na pisaniu jako sprawności komunikacyjnej, a nie mówieniu, bo to mówienie jakoś tam im wychodzi, prawda? Mało tego, jeżeli nauczymy ich po prostu gramatyki i będziemy koncentrować się na pisaniu, to też jak gdyby to poniekąd wymusi dyscyplinę w ogóle też jak gdyby w mówieniu, siłą rzeczy, prawda? Bo jeżeli ktoś będzie lepiej pisał, no to będzie też poprawniej mówił, prawda? Bo wiemy, że pisanie jest też taką sprawnością, która i jest chyba najtrudniejsza, prawda, no bo wymaga i poprawności i odpowiedniego stylu, ale też powiedzmy osoba pisząca musi wykazać się bogactwem słownikowym, poprawnością gramatyczną, poprawnością wpisowni itd., itd., nie? Jeżeli też rezygnujemy z podręcznika kursowego, to skoncentrujmy się na specyfice grupy. Jeżeli mamy na przykład, nie wiem, grupę tłumaczy z Brukseli, prawda, którą uczymy języka polskiego, i wiemy, że oni na przykład będą tłumaczyć, to tak na ogół bywa w tych instytucjach unijnych, że tłumaczy się z języka obcego na ojczysty, prawda? Z języka obcego na ojczysty, to wiadomo, że oni będą tłumaczyli raczej z polskiego na swój język niż odwrotnie. Więc dla nich na przykład ważniejsze będą ćwiczenia receptywne, czyli te związane z rozumieniem ze słuchu i zrozumieniem tekstu niż w drugą stronę. Jeżeli decydujemy się na korzystanie z materiałów dostępnych online, sprawdzajmy ich poprawność, prawda? Dlatego, że bardzo często zdarzają się błędy, albo błędy, czasami nawet ortograficzne się zdarzają błędy. Błędy gramatyczne, błędy rzeczowe, takie jak właśnie Wam pokazałam. Korzystajmy ze słowników języka polskiego, jeżeli nie jesteśmy pewni. Tych słowników jest już naprawdę bardzo dużo. Starałam się Państwu pokazać te, które są moim zdaniem najbardziej atrakcyjne.
I one pomagają nam po pierwsze w ustaleniu, czy dana forma jest poprawna, ale po drugie w tworzeniu samodzielnych ćwiczeń, prawda, do nauki języka polskiego. Jeżeli nie wiemy, jakie wymyślić zdania ze słowem nawet banalnym wziąć, to zajrzyjmy do słownika po prostu języka polskiego i sprawdźmy po prostu połączenia, sprawdźmy kolokacje, prawda, więc to jest bardzo, bardzo też ciekawa i ważna, genialna w swojej prostocie po prostu pomoc. I wreszcie korzystajmy z forów dla nauczycieli, bo to jest nieoceniona forma wsparcia. Jestem przekonana głęboko, że Państwo, którzy tutaj dzisiaj na moim spotkaniu są, również z tych forów korzystają, ponieważ część z Was zapisuje się do mnie po otrzymaniu maila, ale część zapisuje się również po otrzymaniu tego komunikatu na tych formach typu, na tych forach typu nauczyciele języka polskiego jako obcego, nauczyciele polonijni albo język polski jako obcy w szkole. Proszę Państwa, z mojej strony to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dodam tylko jeszcze, że jeżeli chcą Państwo otrzymać zaświadczenie z tego naszego dzisiejszego spotkania, to wystarczy wejść na moją stronę internetową. Tam po prostu na głównej stronie jest taki link rejestracyjny. Mogą sobie po prostu wejść i no i wygeneruje się za parę dni to zaświadczenie o udziale w spotkaniu i zapraszam. Od razu mogę Państwu powiedzieć, że do końca czerwca będę jeszcze organizować nasze spotkania takie szkoleniowe i będę zapraszać gości. Muszę od razu powiedzieć, że już w przyszłym tygodniu spotykamy się na zupełnie nietypowym spotkaniu. To nie będzie spotkanie metodyczne, ale będzie ono dotyczyło w ogóle takiego tematu jak uchodźcy w Polsce i to spotkanie będzie prowadzone nie przeze mnie, tylko przez moją koleżankę z pracy, panią profesor Małgorzatę Pamułę-Berenc, która jest zresztą autorką tych materiałów w polskiej szkole. Zaprosi ona gościa, który zajmuje się tą polityką migracyjną. Mam nadzieję, że będzie to dla Was też pewna interesująca odmiana, a za 2-3 tygodnie spotkacie się znowu ze mną. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do widzenia, do zobaczenia, miłego wieczoru, dobranoc.